Witajcie kochani na kanale Vlografika. Chciałem Was zabrać razem z Markiem na poszukiwanie rzeczy współczesnych na plażę w Scheveningen, Holandia. Pomimo, że nie ma jeszcze sezonu, zobaczcie, bo i tak coś wpadło. Pozdrawiam serdecznie, miłego oglądania. Rafik. Mamy pierwszą monetkę! Lecę do Marka! Jest na piwo. Ale sędzę już do siebie. Patrzcie! Jest cały! Patrzcie, co Rafik wykopał! Jest cały! Patrzcie! Jest cały lusieńki! Yes! A jak daleko? Ojojoj! Yes! Będzie nowy na gączkę. Segwał się? Albo otworzył. Dziadki! Ty, on jeszcze chodzi! On chodzi! 22.25! Patrzcie na to! Ale Casio pięknie! Jest dobrze! Jest Casio! Patrzcie na to! Jest bumbumek! Bardzo po przejściach! Bardzo, bardzo po przejściach! Ale jest!
Chyba kiedyś to było jakieś Porsche, a się zmieniło na gorsze. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Jedno euro. Nie, kasa jest kurwa. A teraz spada 50 centów. Trochę poleżało i wpadło w ręce Rafika. Także trochę się nazbierało. Marek gdzieś tam pędzi. Masnego! Tak się bawimy. Te łuski odpoczywają, a my szamanko. Taka oto ilustracja, taki oto cały kielich z plaży. Zabiorę go, bo jest przy samej wodzie prawie, a wiecie co z tym później będzie, nie? I tylko i wyłącznie dlatego go zabiorę. Szkoda się ich stópek, kurczę. Postawię go gdzieś przy wyjściu, bo tutaj to nie jego miejsce. Lecimy do Marka. Marek krzyczy, że ma pierścionek. Kurczę, jest kolejna biżuteria dziś. Pokazuj. O proszę. Chyba srebro, tak się mieni, ciężkie. Calvin Klein, chopie. No to to widziałem, od spodu też ma jakiś gravel, ale... Ale bajka. Zobaczymy. Ale bajka. Jest. Sygnał śmieciowy. Gratulacje Marecki. Przepraszam za światełko, ale wołam Marka, żeby Marek podjął. Sam jestem ciekaw, co tu jest. Marek. Uj, kończyczek. Ale będzie bazarek. Będzie bazarek, bo nie ma końcówki złotej, tak samo jak całość. Wiesz? Uj, ale jest. Ale jest. To się liczy, biżuteria. Jest biżuteria. Biegamy całą, naszymica brakuje. Jest biżuteria. Jest zegarek, kolczyk. Jest zegarek, jest kolczyk, jest pierścionek, jeszcze łańcuch i bransoleta. Dobra, panie i panowie, koniec tej kurde przechadzki dzisiaj. Godzina 2:30. Kończymy na dziś, bo za duży wiatr, nie chce się już. To są moje fanty. Widzicie, monetkami posypało. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 monetek mam w sumie. Takie bardziej dziwne. 25 kopiejek. Także można jechać na Ukrainę, wydawać. Oczywiście nie zabrakło polskiego akcentu. 2 grosze. No i jakieś 4 euro, klucz. Widzisz, kurde, jeszcze najpiękniejszym moim znajdą dzisiaj to jest ten oto zegarek. I zobaczcie, on chodzi. Wykopany prawie przy samej wodzie, a po odpływie, i on dalej chodzi, także jest piękny. Kolczyczek, jakieś kurde drobnostki. Tu jest ta fura, tu jest ten kawał ołowiu. Marka znajdę, to są takie, patrzcie, 4,50 wyorał i tych metalowych monet całe mnóstwo. Zobaczcie, co znalazł. Znalazł bryle, ale bryle nie byle jakie, Armani. Także kurde, będzie nosił, powiedział. No i Marka znajdą przepiękną pewnie, to jest ten oto pierścień, obrączka. No śliczne, śliczności. Dla mnie przepiękne
I tu też, co to było? Calvin Klein, normalnie. A jeszcze ja, poczymaj Marku. Wyciągnij. Jeszcze taka znajda na oko, już po ciemku, na odejściu. Co, nie wezmę? Nie pogrą w pala? I będzie cięgrać. Patrzcie, jaka fajna piła. Normalnie, finał, szef. Jest, mamy to. I tym oto akcentem, kochani, piłkarskim, monetowym, zegarkowym, pierścionkowym, kolczykowym, okularowym i oczywiście na koniec sztuka. Kończymy to wydarzenie. To Mareczku, pochodzone dzisiaj, nie? Kurczę, nawaliliśmy kilometrów. W terenie to w terenie. Padło nawet fajnie, nie spodziewaliśmy się wcale takich fantów, a jednak cieszę. Tak jak Marek mówi, idziemy spać. A wam, jeżeli się podoba, dajcie tam to, co możecie dać. Przynajmniej chociaż komentarz. Byłoby fajnie. Trzymajcie się, do zobaczyska następnym razem.